Adam, gratuluję zwycięstwa. Wiadomo, każda wygrana jest ważna, ale triumf z liderem smakuje chyba podwójnie. No wiadomo, że graliśmy z liderem. Byliśmy przygotowani do tego spotkania. Można powiedzieć, że w 100% mieliśmy analizę zrobioną. Może ten mecz dla kibiców nie był jakiś porywający, szczególnie z naszej strony, ale nieważne. Wydaje mi się, że styl się teraz w tym momencie nie liczy, tylko punkty, bo te punkty są nam potrzebne. Jeszcze z liderem na własnym stadionie przy oświetleniu to naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Zagraliście dziś w nowym ustawieniu 3-5-2. Jak się występowało właśnie w takim ustawieniu? No, przyjdzie jeszcze czas na analizę tego meczu. Wydaje mi się, że najważniejsze było nie stracić bramki, tak? I to się udało. Zagraliśmy na zero z tyłu. Udało nam się strzelić jedną bramkę i mamy 3 punkty. Mówiłeś o nowym oświetleniu. Jak się grało przy tych światłach? No szczerze, dla nas zawodników jest lepiej moim zdaniem, jak się gra właśnie przy oświetleniu. Jeszcze jakby kibice doszli, to już w ogóle było super, ale wiadomo, jaka jest teraz sytuacja. Więc wydaje mi się, że to jest taki też bodziec dla nas. Pochodzisz z województwa łódzkiego, więc chyba dla ciebie taki ważniejszy, bym powiedział, mecz. No wiadomo. Jaki to mecz też dla mnie. Cieszę się, że trener postawił na mnie, bo można powiedzieć, że już parę meczów nie grałem w pierwszym składzie. To mówię, to jest do trenera już decyzja, co będzie dalej. Ważne, że wygraliśmy to spotkanie. Po meczu z liderem przychodzi spotkanie z ostatnim miejscem w tabeli. Sandecją Nowy Sącz, trener na pomeczowej konferencji powiedział, że może to być nawet cięższy pojedynek niż dziś. Dokładnie, no wiadomo, że lepiej się gra z tymi lepszymi zespołami, można powiedzieć, aczkolwiek uważam, że Sandecja to też nie wiadomo, czy to jest bardzo słaby zespół. Tutaj w lidze każdy z każdym może wygrać i musimy podejść do tego spotkania tak jak do dzisiejszego.